Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3. Zanim kliknę cokolwiek, aby kontynuować, chciałbym poinformować właśnie, czy poinformować, jakby przypomnieć, co było ostatnio. Otóż ostatnio była ta dodatkowa misja, którą zdobyliśmy w więzieniach, kiedy uwalnialiśmy Keltasa. Keltas? No mniej jeszcze, tego przywódcę krwawych elfów, bo to jest chyba Keltas, jemu pomagała Lady Vash. I tam odnaleźliśmy właśnie tą tajną misję, którą była przeprawa elfów przez portal. No, i to było 2 odcinki temu, a odcinek temu była ta przeprawa. No i zaraz potem mamy przerywnik Pył Pustkowia. To jest już Drenor chyba, jeśli się nie mylę, ale mogę się mylić. Albo Drenor, albo ten trzeci świat, którego nazwy nie pamiętam. Cóż to za opuszczone miejsce? Wasz. Pustkowie. Tak, Drenor. Dobrze wiedziałem. To się zgadza. Niesamowite. Pamiętam, jak Khadgar wiele lat temu powiódł tu siły. To też się zgadza. Niemal udałoby się ostatecznie zniszczyć orków. To się zgadza. Wszystko się zgadza. No tak. Owszem, a teraz my musimy odszukać mego pana w ruinach tego marca. A chciałbym przypomnieć, że za Illidanem ktoś poleciał. Ale czemu tutaj? Cóż może go interesować na tym? Magia, moc. Tego nie wiem, ale i tak musimy go jak najszybciej odnaleźć. Mhm. Słusznie. Sam go chętnie ponownie spotkam. A jeśli zdoła zaspokoić głód magii, jaki odczuwają moi pobratymcy, to z chęcią zaciągnę się na jego służbę. No tak, krwawe elfy są uzależnione od magii. Rozdział 4. Poszukiwania Illidana. No tak. Cała misja na tym polega generalnie. O, pomarańczowi. Potworne miejsce. Maszerujemy od 3. O Jezus, ja muszę okulary sobie zmienić. Znaku życia. Wiecie? To cały czas mam wrażenie, że nie jesteśmy tu sami. Nie jesteśmy. Bo wyczułam to. Generalnie jestem ślepy jak kret, ale do kampa mam słabsze okulary, bo oczy bolą. Noczne elfy. Cóż one mogą tu robić? Strażniczka imieniem Majew poprzysięgła za wszelką cenę schwytać Illidana. No tak. Musiała przyprowadzić tu za nim swych wojowników. Wtedy w tym portalu. Tam. Illidan spoczywa w tej klatce okuty łańcuchami. Mhm. Nocne elfy muszą go wieźć do swej fortecy. Trzeba go więc natychmiast ratować. No nieźle. No coś nie pykło. O, pan Darren. Jeszcze jedną kolejkę. Daj, mikrofon mi troszeczkę zasłania. Co to jest za misja? Za pomocą swojego lokalka nie może trafić do nocnych elfów. Aha, to jest przepychanie. Dobra. Walnę sobie jednego. Na koszt firmy. No dobrze, to sobie wali jednego na koszt firmy. Nie neguję. No pewnie, że sobie kupimy kilku. Myślę, że nawet... Dobra, lecimy. A co tutaj mamy? Mamy tego gościa. Mamy takiego gostka i mamy tego. Myślę, że to nam powinno wystarczyć. Ojej, nasi biegną, ale sobie z nimi poradzimy na spokojnie. Na spokojnie sobie odepchniemy go. Mhm. Zobaczcie, że tak siorbam, piję sobie fit koktajl, znaczy nie wiem, czy fit, po prostu lubię. Truskawkowy z mlekiem, bardzo pyszna sprawa. Czy generalnie może bym się jednak zajął tym, tak myślę. Tak jednak. No i co? Mam spłakać się? Dobra. Ty możesz jej dać, to... Zabijmy Majew, bo to jest nasz chyba nawet cel. Wisi magię. Dobra, ale to już jest nasze. Więc też spoko. Niech wypali ci ogień! Jest nieprzytomny, a my nie mamy czasu na próbę otwierania tego magicznego zamka. No nie.
To się niestety zgadza. Na co czekam? Dobra. Erdarski demonolog. No nieźle. Mój lud musi zostać pomszczony. No, się tam teraz coś solidnie poszują. Myślę, pan Darenie, no właśnie, że ty mógłbyś pójść Fontanna Mocy. A co to daje Fontanna Mocy? Generalnie wszyscy tam jesteście pełni. Pan Daren niech pójdzie mi wynająć kilka jednostek. KL ma właśnie ulta. Czy tutaj coś jest? Pewnie są jakieś... chociaż nie wiem. It's hard to say. Oj, pan Daren, tutaj jednak wolny jesteś, wiesz? Jeszcze jedną kolejkę. Jeszcze jedną kolejkę. Kupimy ciebie, bo ty tam dobrze bijesz. Co mi tam przeżyło w zasadzie? W zasadzie to mi nic nie przeżyło. Więc wynajmiemy sobie ciebie. I ciebie. No. Ty jesteś pewnie tymczasowy, no właśnie, pasożyt. Więc spoczko. Jak działa to? Aha, to daje tarczę mrozu. No spoko. No, to tam się polisz generalnie. To jest Draenei, to są... z rasy Draenei wywodzą się ci, chociaż no, nie wyglądają tak idealnie, ale tak jest, Draenei. Większość Draenei właśnie stało się demonami. Ej, nocne elfy właśnie przypuściły kozacki atak. O Jezus, czy ja właśnie... O Jezus. No dobra, ale w sumie jest też spoko z drugiej strony, bo to nam pomoże. Illidan będzie mój. No, jak przeżyjesz, to będzie twój. To chyba będzie szybka misja, bo widzę, że dość bardzo pchamy to. Bardzo dobrze. Dobra. Palicie ogień. Dobra. I was tutaj z tyłu. Oj, chyba się umarł. A ja Feniksa, Feniks wstał. I znowu bije. Nie, ołtarz, gdzie jest ołtarz? Aha, już jest. No dobrze, niech idzie. Niech tu idzie. My ich tutaj trzymajmy na taki właśnie mniej więcej dystans. To też będzie spoko. Seryjne błyskawice może. No nieźle. No nieźle. Ciul, że wózek już prawie dotarł. Jestem gotowa. Generalnie spoko. Dobra. Mój lud musi zostać pomszczony. Doskonale. Pykło? Teraz pyknie. Dobra. On już jest praktycznie nieśmiertelny. No będzie umierał, ale nasz Feniks będzie generalnie ciągle wstawał, więc też spoczko. Szanuję. Aha. Powinniśmy go spokojnie doprowadzić do samego końca, do bazy. Właśnie tutaj. Bo nasi się jeszcze tam dość ostro biją. A jak widzicie, tam jesteśmy przepychani. Znaczy, nasi jakby najemnicy są przepychani. Automatycznie się przepychają. Jakkolwiek to głupio nie brzmi, to tak właśnie jest. Nasza wola stanie się ciała. Dobrze. Wkrótce musimy ruszać. Dobrze, wy tu macie już po jednym levelu w górę. Ty nie możesz, ale ty jak już najbardziej. I ty teoretycznie też możesz. I praktycznie w sumie też. Dobra, zanim oni nawet by pokonali to i doczłapali się tutaj, to w sumie przejęliśmy klatkę Illidana. Bo to jest już kawałek. O, tak idzie. A tu się cały czas coś szkoli. No fajnie. Fajnie to wygląda generalnie na tych pustkowach. To wszystko takie latające wyspy. Na dole nicość. No naprawdę fajny efekt. Ale wolno leci smoczek. Ojejku, ale wolno. No. O, nasi tam pomierali niestety. No ale... Peach please. Pandarena zaraz też zmienimy. Nocne elfy idą, ale coś tak mało was. Tak myślałem, że większą grupę uderzenia wam skonstruujecie. Trudno. Dobra, Illidan niech tam się dopcha. Bardzo dobrze. A my musimy z nimi powalczyć teraz. Dobra. Illidan będzie mój. Dobra. I Pandaren.
też się tutaj troszeczkę zamieni. Dobra. A, idę, już dotarł. Prawie, ale dotarł. O! Główne zadanie wykonane. Wycofajmy się do Illidanu tutaj. Zobaczymy, co dalej. Wow, wystarczyło rzucić błyskawicę. No nieźle. Przybyła w samą porę. Myśl o kolejnych mileniach w więzieniu Majew nie należała do najczęściej. No to się nawet zgadza. Nie mogliśmy cię opuścić, panie, ale to im zawdzięczasz swą wolność. Elfy. A kimże oni są? Ten młody elf wygląda znajomo, ale... Sami nazywają się krwawymi elfami, panie. To ostatni śmiertelni potomkowie szlachetnie urodzonych, którzy niegdyś, 10 tysięcy lat temu. Książę Kael'thas wraz ze swymi pobratymcami przybywa skorzystać z twej mądrości i poddać się twojej woli. Oj tak. Aha, i tak nam fajnie kończą misję. No misja trwa 11 minut, bardzo mi przykro. Trudno, no po prostu trudno. Teraz się mogę z nim pożegnać. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.